Chciałem się z Wami podzielić krótką informacją dotyczącą moich pszczół. Niedaleko moich uli zaczęły kwitnąć takie krzaki. No i rzeczywiście podszedłem bliżej, patrzę, a na tych krzakach jest pełno moich pszczół i nie tylko, też lokalne jakieś pszczoły dzikie. Ale jest bardzo dużo, bardzo dużo. Te krzaki kwitną bardzo pięknie i pszczoły je wręcz napadły. Latają wkoło tych krzaków. Niezbyt się znam na tutejszej roślinności, więc jeśli ktokolwiek z Was rozpoznaje, co to jest, to dajcie mi znać. Po prostu pszczoły oszalały na punkcie tych kwiatów. Zobaczcie, co się dzieje. To jest niesamowite. Całe krzaki się ruszają od pszczół. I jest ich tutaj bardzo dużo. Tak jak sięgnę wszędzie, nie mam pojęcia, jak duża to powierzchnia jest, gdzie te krzaki rosną. Ale jest to coś niesamowitego. Zobaczcie, jak pszczoły szaleją na tych kwiatach. Kwiaty są żółte, takie żółtawo-białe. I bardzo intensywny zapach wydzielają. Taki słodko-mdlący może, jakbym to określił. Ale najwidoczniej moim pszczołom się bardzo podoba. No i nie tylko moim, bo też jest dużo takich pszczół, których nie widziałem wcześniej, a które też na tych krzakach siadają. To jest niesamowite. Są tutaj duże pszczoły, jakieś takie olbrzymie bąki też przylatują. No, piękny widok, naprawdę. To jest niesamowite, co tutaj się teraz dzieje na tych krzakach. Tak więc, jeśli wiecie, co to jest za krzak, rośnie mniej więcej, ja wiem, ponad 2 metry wysokości. Jeśli wiecie, co to za krzaki, napiszcie w komentarzu.